Zastanawiam się, czy wasze wakacyjne plany obejmują podbój świata zawodowego tenisa, albo zbudowanie własnego imperium czyszczenia wysokociśnieniowego, a może zostanie szanowanym członkiem japońskiego świadka przestępczego. Jeśli tak, to w tym miesiącu możecie zrobić to wszystko i jeszcze więcej, o ile macie abonament Xbox Game Pass. Jeśli ostatnio mieliście okazję rozkoszować się słonecznym klimatem Jary, grając w Far Cry 6 i macie ochotę na więcej akcji z obalaniem despotów, to Far Cry 5 trafił do Xbox i PC Game Pass 1 lipca. Tym razem seria strzelanek z otwartym światem przeniosła się do spokojnego, małego zakątka Montany zwanego hrabstwem Hope. Ze swoimi szarlotkami i uroczymi powiedzonkami byłby to amerykański raj, gdyby nie religijny kult, który opanował całą okolicę. Naprawdę psuje to klimat. Będziecie więc musieli zjednoczyć ruch oporu i poprowadzić szarże przeciwko tym sekciarzom. Podobnie jak najnowsza odsłona gry, Far Cry 5 zawiera wszystko, co pokochaliśmy w tej serii. Rozległą mapę do eksploracji, charyzmatycznego złoczyńcę do zlikwidowania i ogromny wachlarz opcji, jak to zrobić. 5 lipca ulubieńcy indie Zachtronix powrócili ze swoim najnowszym tytułem Last Call BBS. Od umysłów, które przyniosły nam wizualną powieść Eliza i niekończącą się zabawę w przekopywaniu ziemi Infiniminer, Last Call BBS to właściwie 8 gier w jednym. W tytule dostajemy dziwny przestarzały komputer o nazwie Sawayama Z5 Powerlance, na którym znajdziemy wiele niecodziennych, oldschoolowych gier. Takich jak konstruktor robotów w stylu anime Steed Force Hobby Studio, czy symulator fabryki żywności 20th Century Food Court. Każda z 8 gier zapewnia mnóstwo urzekającej retro zabawy, a przejście ich wszystkich pozwoli odkryć coś na temat tajemniczej korporacji Sawayama stojącej za tym wszystkim. Solasta Crown of the Magister to turowa gra RPG osadzona w świecie high fantasy, w której grupa bohaterów musi pokonać szereg lochów w poszukiwaniu magicznego artefaktu, który może zaprowadzić pokój w krainie. Jak to bywa w przypadku tego typu gier? Stara, ale jara. Gra jest silnie inspirowana Dungeons & Dragons, znajdziemy w niej nawet elementy rzucania kośćmi, tak charakterystyczne dla gier planszowych. Jeśli jesteście zagorzałymi fanami D&D, to w Solasta poczujecie się jak w domu. Gra jest również bardzo przystępna dla tych, którzy używają swoich stołów tylko do jedzenia na nich posiłków. Rozbudowany kreator postaci, szereg olbrzymich lochów i skarbnica zaklęć, mieczy i innych drobiazgów do zabawy sprawiają, że Solasta Crown of the Magister to świetna propozycja dla miłośników RPG, którzy szukają kolejnej fantastycznej przygody. Matchpoint Tennis Championships pojawił się w sam raz na Wimbledon i trafił do Xbox Game Pass i PC Game Pass już 7 lipca. Gra zapowiada się na najbardziej autentyczną tenisową rozgrywkę, jaką kiedykolwiek widzieliśmy, ze skomplikowaną fizyką piłki, płynnymi animacjami postaci i ulepszoną kontrolą zawodników, która pozwala jak najwierniej odwzorować rzeczywistość. Możecie dodać nawet swoje własne stęknięcia, żeby uzyskać jeszcze bardziej realistyczne wrażenia. Matchpoint oferuje również tryb kariery, w którym możemy zaprojektować własną gwiazdę tenisa, wyposażyć ją w sprzęt największych światowych marek i zaprowadzić na sam szczyt tej dyscypliny. Nie ma na świecie takiej mapy drogowej, która zagwarantuje Wam bezpieczny przejazd po Route 96. To dlatego, że jest to proceduralnie generowana przygoda, w której Wasza droga do granicy zmienia się przy każdym przejściu. Nigdy nie wiadomo, czy następna osoba, z którą się zabierzecie, będzie przyjaznym komputerowym nerdem, czy groźnym fanatykiem. Możecie zostać wplątani w policyjny pościg lub kryminalną pułapkę, albo kelnerować, żeby zdobyć kasę na bilet autobusowy. Bez względu na to, co się stanie, na pewno znajdziecie się na przynajmniej jednym rozdrożu, na którym będziecie musieli wybrać, w jaki sposób postępować ze swoimi współtowarzyszami podróży, a te wybory mogą zadecydować o tym, czy wasza podróż zakończy się triumfalną ucieczką, czy też bardzo ślepym zaułkiem. Ale dzięki pomysłowemu założeniu, zapadającym w pamięć postaciom i ciągle zmieniającej się historii, na pewno czeka was niezła przygoda. Problem ze szkołą polega na tym, że marnuje ona sporo czasu na uczenie nas o ułamkach, mitochondriach i tym podobnych rzeczach, zamiast skupić się na rzeczach, które faktycznie przydadzą się w prawdziwym życiu. Na przykład, jak rozwiązywać zagadki logiczne w pokoju, który szybko wypełnia się wodą. Na szczęście Escape Academy pojawiło się w dniu premiery w Xbox i PC Game Pass, żeby wypełnić te luki w programie nauczania. Stworzona przez prawdziwych ekspertów od Escape Roomów, ta pierwszoosobowa gra logiczna stawia przed nami przeróżne, pomysłowo zaprojektowane pokoje, z których trzeba się wydostać, często mierząc się z podnoszącym poziomem wody lub tykającą bombą zegarową, które na pewno pomagają zachować koncentrację.
Oczywiście te szalone zabawy w rozwiązywanie zagadek są jeszcze przyjemniejsze w gronie znajomych, a Escape Academy pozwala na grę w kooperacji lokalnej i sieciowej z pełną obsługą trybu crossplay na PC i konsolach. Dorzućmy do tego płynne 60 klatek na sekundę na konsoli Xbox Series X i S i naprawdę nie da się ukryć, jak dobrze to wygląda. Jest coś niezaprzeczalnie satysfakcjonującego w zabieraniu się za coś pokrytego brudem i przywracaniu mu dawnej świetności. Istnieje nawet cała YouTube'owa społeczność skupiona wokół tego tematu. Ale jak wszystko w życiu, sprzątanie jest znacznie przyjemniejsze, gdy skorzysta się z elektronarzędzi i nigdzie nie widać tego wyraźniej niż w Power Wash Simulator. Oprócz prostej, oczywistej radości z rozdmuchiwania brudu w drobny mak i pozostawiania wszystkiego w zasięgu wzroku w nieskazitelnej czystości, Power Wash Simulator pozwala zbudować od podstaw własny biznes. Szorując swoją drogę przez zakurzone miasto Makingham, będziecie mogli odblokowywać rozmaite dysze i myjki, które pomogą Wam dotrzeć do każdego zakamarka. Możecie nawet połączyć siły z drugą osobą i wspólnie przejść tryb kariery w kooperacji. No bo wiecie, pary, które razem sprzątają, zostają razem? Nieważne, wrócimy jeszcze do tego, a ja następnym razem znajdę na pewno lepsze powiedzenie, obiecuję. Xbox Game Pass i PC Game Pass mają już całkiem solidną kolekcję tytułów z serii Yakuza, w tym zarówno Remastered Collection, jak i nietuzinkowe RPG z 2020 roku Like a Dragon. Zawsze jednak przyda się trochę więcej siły, więc cieszmy się, że Yakuza 0, Kiwami i Kiwami 2 powracają do usługi. Teraz możecie zacząć od samego początku i sięgnąć po prequel, który opowiada o tym, jak Kazuma Kiryu stał się legendarną postacią, którą tak dobrze znamy. Następnie możecie cieszyć się kilkoma jego najwcześniejszymi przygodami w soczyście zremasterowanej formie dzięki Kiwami, bo wystarczy jedno spojrzenie na Kazumę, by stwierdzić, że jest to człowiek, który lubi wyglądać jak najlepiej. Każda z tych gier opowiada imponującą historię o walczących ze sobą gangach i epickiej rywalizacji, ale co równie ważne, daje też swobodę zabawy w karaoke, grania w baseball i spędzania czasu z kultową obsadą zatwardziałych przestępców i sympatycznych dziwaków. Concord jest młodym winogronem, który pełni funkcję strażnika gaju, robiąc wszystko, by chronić tych, którzy tam mieszkają. Można by powiedzieć, że trzyma ich wszystkich w kiści. Gaj podzielony jest na 4 sezonowe miasta, do których zawitamy w tej uroczej grze RPG. W każdym z nich znajdziemy tablicę ogłoszeń pełną zadań do wykonania, lochów do przemierzenia i potworów do zabicia. Wiecie, takie typowe RPGowe zabawy, tyle że jesteście winogronem. Bez względu na to, czy ulepszacie swoje bronie, ważycie mikstury, czy po prostu łowicie ryby, radosna ścieżka dźwiękowa i urocza szata graficzna Garden Story sprawiają, że jest to idealna gra do zrelaksowania się w leniwe popołudnie. DJ Max Respect 5 to gra rytmiczna, która z pewnością Was zachwyci, nawet jeśli nie macie absolutnie żadnego poczucia rytmu. Lista utworów jest wypełniona po brzegi dobrem, od industrialnych hitów po smooth jazzowe numery, co oznacza, że każdy znajdzie tu dla siebie utwór, przy którym będzie mógł się pobujać, a towarzyszące im inspirowane anime wizualizacje ożywiają całość w kolorowy, nieco szalony sposób. Dodatkowo wszystkie animacje w tle obsługują 60 fpsów, więc będą trzymać rytmu, nawet jeśli Wy tego nie robicie. Sama gra to niezwykle prosta koncepcja dopasowywania nut na ekranie w miarę ich pojawiania się i łączenia ich w kombosy, by zdobyć jak najwyższy wynik. Z setkami piosenek do wyboru i szeregiem poziomów trudności, które zmieniają liczbę przycisków, o które musicie się martwić, DJ Max Respect 5 jest jak każdy instrument muzyczny. Łatwy do opanowania, ale trzeba sporo pracy, by stać się w nim mistrzem. Pomysł, że pokonanie bossa daje nam dostęp do jego mocy, jest jedną z najstarszych mechanik w grach i szczerze mówiąc wydaje się dość sprawiedliwy. Ale co by było, gdyby moc bossa rozkładała się na wszystkich innych przeciwników? Jest to dokładnie tak koszmarne, jak brzmi i stanowi kluczową część sadystycznego designu Overwhelm. W tej makabrycznej platformowej grze akcji przedzieramy się przez ciemne jaskinie, wyjątkowo przerażającego miejsca zwanego Ulem. Widzimy tylko na kilka metrów wokół siebie, wrogowie mogą wyskakiwać z każdego kierunku i wystarczy jedno trafienie, by wysłać nas do grobu. Całość jest niesamowicie stresująca i to jeszcze zanim wrogowie zaczną podbierać nam ciężko wypracowane power-upy. Jeśli jesteście prawdziwymi masochistami szukającymi wyzwań, Overwhelm trafi do PC Game Pass już 14 lipca. Epicka wyprawa, nowy interesujący startup i kulinarna przygoda. To powinno wystarczyć na co najmniej pierwszą połowę lata. Ale nie martwcie się, Xbox Game Pass wciąż ma mnóstwo asów w rękawie. Śledźcie więc nas uważnie i pamiętajcie o subskrypcji kanału i dzwoneczku, zanim zaczniecie przygodę z którymś z tych wspaniałych tytułów. Trzymajcie się, cześć!